W związku z filmem, który ostatnio dodałam, to jest pierwsza część ze strażnikami z Rudy Śląskiej, gdzie mój kolega Szczepan Krzewicki został, został brutalnie potraktowany w mojej ocenie przez strażników, ale chciałabym wytłumaczyć jak to się stało, że tam się znaleźliśmy, dlaczego ta sytuacja w ogóle miała miejsce. Jest to sytuacja powiązana z filmem, gdzie przybył pan Morawiecki do Rudy Śląskiej, i pojechałam tam jako dziennikarz nagrać, zadać kilka pytań, pokazać, jak to wyglądało. I tam była też straż miejska, która próbowała mnie wylegitymować, ale niestety nie mieli nie znali żadnej podstawy prawnej, nie potrafili jej rozwinąć, nie wiedzieli, na jakie przepisy mają się powołać, próbowali mnie zastraszyć swoją. Wielkością byli to dość, dość postawni mężczyźni, zasłonili mi widok i naruszyli też moją przestrzeń prywatną, podchodząc do mnie dosłownie na, na kilka centymetrów, nawet nie, bo było, był też tak, że, że gdzieś tam po prostu funkcjonariusz do mnie podszedł na tyle blisko, że, że mnie dotknął. No, ale jak już sprawa tam się gdzieś toczyła, dalej były rozmowy na temat podstawy prawnej, podstawy faktycznej, nieznajomości ich prawa. Koniec końców funkcjonariusz zebrał moje dane, tak, moje dane, ale nie chciał zajrzeć do zaświadczenia lekarskiego, które posiadałam, bo jak sam twierdził, tam mogą być dane wrażliwe, do których on nie jest uprawniony. Jak wiemy, Straż Miejska nie jest uprawniona do wystawiania mandatów za, e, za brak maseczki, e, musiałby to zrobić funkcjonariusz Policji. Jest to dosyć szeroko opisana e, informacja. No niestety funkcjonariusze się nie, nie doszkolili w, e, z tego tytułu i złożyli e, i wystawili wniosek o ukaranie, tak? E, postawili mnie jako osobę, e, która jest, do której zachodzi prawdopodobieństwo, że popełniła przestępstwo. I wezwali mnie na przesłuchanie. Ja, niestety, wiedząc, jak wygląda teraz przesłuchanie, jak wygląda praca funkcjonariuszy, bo, bo nie ukrywam od dwóch lat, nawet dłużej, gdzieś tam jesteśmy, mamy kontakt z tymi funkcjonariuszami, pokazujemy ich pracę i. Nie jest to nic pozytywnego, dobrego i to nie są żadne miłe e, przeżycia. Jak wiemy, ostatnio pani Mecenas jedna została pobita na e, komisariacie. Tak więc e, ja nie podejmuję ryzyka. Nie podejmuję ryzyka, ja się po prostu obawiam o siebie, o swoje zdrowie i biorę ze sobą zawsze kogoś, biorę ze sobą telefon, nagrywam te rzeczy, bo wiele razy się zdarzyło tak, że weszłam i zostałam pomówiona. Gdybym nie miała nagrania, miałabym wyrok. Wiele razy było tak, że zostałam popchnięta, odepchnięta ze względu na mój mały wzrost, na to, że jestem drobną kobietą. Wielu osobom się wydaje, że mogą mnie zastraszyć, mogą mnie popchnąć, mogą mnie w jakiś sposób przestawiać, tylko dlatego, że fizycznie nie jestem dla nich żadnym zagrożeniem. Tak więc ja nie chodzę po prostu sama, bo jest to dla mnie niebezpieczne. Niebezpieczne i tak jak te dwa lata ponad pokazały, należy nagrywać funkcjonariuszy i należy chodzić z kimś. Bo sami przeciwko dwóm czy trzem funkcjonariuszom e, oni jeden drugiemu poświadczy pewne rzeczy w sądzie, bo to są koledzy i nie ma czegoś takiego, nie istnieje. Tak jak pokazały te filmy, wszystkie, które teraz e, kręcimy, które pokazujemy, nie, po, nie, nie pokazuje e, tego, że tam jest kolesiostwo, tak? Tam jest jeden drugiego zna, to są koledzy, to są współpracownicy i żaden mundurowy na drugiego mundurowego nie będzie zeznawał. E, że coś zrobił, ponieważ środowisko mundurowe by go wyparło, on by nie miał życia i nie miałby pracy. Nie zdarzy się taka sytuacja, niestety, e, żeby byli uczciwi, tak? byli gdzieś tam między, między pracą swoich kolegów, starali się być e, obiektywni i jeśli kolega na przykład robi jakieś e, rzeczy, to powiedzieć: tak, on, on zrobił to, wysoki sądzie. No nie, nie ma czegoś takiego. Tak jak widzimy przez te dwa lata, nie ma czegoś takiego. I ja się właśnie tego obawiam, bo była taka sytuacja, Nieraz już, gdzie funkcjonariusze próbowali, próbowali nadużywać tej swojej władzy. Było też tak, że pojechaliśmy kiedyś do polityka, który za zamkniętymi drzwiami chciał nas pomawiać o takie poważne rzeczy i gdyby to nie było nagrywane, to możliwe, że skończylibyśmy z wyrokami. Są to dość poważne sytuacje. No musimy... Uważnie to robić, ostrożnie, e, zwłaszcza, że zajmujemy się też taką dziedziną, Społecznego, pokazywania po prostu, jak to wygląda. Jesteśmy wolnościowymi dziennikarzami, którzy powstali niedawno, tak? W komentarzach piszą, że jesteśmy samozwańczymi dziennikarzami od jakiej roboty. No powiem Wam tak, są dziennikarze, którzy faktycznie mają zaplecze, mają szkoły, mają kursy, siedzą w tym lata, ale ja ich nie widzę. Nie widzę, żeby zadawali trudne pytania. Nie widzę, żeby pokazywali materiał e, prawdy, nie, nie widzę, żeby pokazywali, e, jak wygląda w urzędach. Ja ich tam nie widzę. Ja nawet ich nie widzę, jeśli oni są na spotkaniach e, e, z partią rządzącą, z posłami, z reprezentantami. Oni nie zadają trudnych pytań. Nikt nie zadaje trudnych pytań, tylko my. I to jest na takiej zasadzie, że wszystkie te wolnościowe media powstały tylko dlatego, że te prawdziwe media, powiedzmy tak zwane, prawdziwe media, gdzie, gdzie powinny pokazywać tą prawdę, powinny być niezależne, nieocenzurowane, łaszą się do partii politycznych e, i idą za tym, co, co po prostu przynosi pieniądz, co przynosi, e, przynosi im korzyść, tak, a nie idą za prawdą. Nie chcą pokazywać tej prawdy. Nie wiem dlaczego. E, Powinni przeprosić i powinni zacząć działać jak prawdziwi dziennikarze, i powinni nas wesprzeć w tym, co my robimy, bo my zostaliśmy, tak jakby, zmuszeni do tego, żeby sami wyjść na te, na te ulice, tak zwane, żeby pokazywać prawdę, bo media nasze nie pokazują. Media nas zachęcają do różnych innych rzeczy, które partii rządzącej się podobają. Tak więc drodzy dziennikarze, jeśli jesteście wszyscy urażeni, to może zerknijcie na swoją pracę, czy ona jest tak jakby powiedzieć to uczciwa. Bo jeśli byłaby uczciwa, to byśmy się spotykali w tych różnych miejscach i wtedy moglibyśmy się od was uczyć i moglibyśmy od was słuchać pewnych rzeczy. A dopóki was nie ma tam, gdzie my jesteśmy, gdzie my wykonujemy brudną robotę, a wy siedzicie na ciepłych posadkach i dostajecie dostajecie tam jakieś Pochwały i poklepywania po plecach od partii rządzących i od posłów, to siedźcie tam dalej, my będziemy pokazywać prawdę i my się nie boimy prawdy. Odnośnie informacji, odnośnie komentarzy, że wszędzie chodzimy z kamerami czy, czy z kikami. No powiem wam, dużo łatwiej jest mi nagrywać, jeśli mam to, ten cały przyrząd, tak, jest mi dużo łatwiej to trzymać, niż trzymać telefon w ręce bądź w torebce i nagrywać. Bo wtedy nie wszystko widać, nie wszystko nagram, a Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Tak jak w tym przypadku, ja byłam dość daleko. Dobrze, że ten kijek jest rozkładany. Udało mi się rozłożyć go na tyle, że mogłam przybliżyć, co się dzieje. Tak samo zostałam odepchnięta od drzwi, jak już cała akcja się rozpoczęła, zostałam odepchnięta od tych drzwi, żebym nie mogła zobaczyć, co się dzieje. Dlatego ten kijek też mi pomógł, bo go po prostu włożyłam w drzwi i było można nagrać. Jako dziennikarz, służby nie mogą mi przeszkadzać w pracy. No, ale tutaj pan funkcjonariusz fizycznie mnie zatrzymał, no i przeszkadza mi w tej pracy, tak. No, chciałabym się odnieść jeszcze do tego nagrania. Na nagraniu widać, jak funkcjonariusze nie podają żadnej podstawy prawnej, zachowują się dość agresywnie i nawet sam początek filmu, gdzie funkcjonariusz brzuszkiem zostawił mi kawałeczek przejścia, żebym tylko ja przeszła, a fizycznie zatrzymał mojego kolegę, gdzie informowałam, że to jest osoba, która jest ze mną dla mojego bezpieczeństwa, ponieważ się obawiam. Ja jako osoba Możliwie oskarżona, bo ja nie jestem jeszcze w tym momencie oskarżona, jest, jest tylko podejrzenie e, co, do, co do tego, że mogę być taką osobą, e, mogę równie dobrze przekształcić się w osobę pokrzywdzoną, bo tutaj jest e, zależność dwóch stron e, i zdarzenie miało miejsce były dwie strony, tak e, i ja mogę być i poszkodowana, i pokrzywdzona, i, i mogę być też oskarżona, tak, więc tutaj jest dochodzenie. Jest postępowanie, które ma, które ma sprawdzić to, tak? Ja rozumiem, że, że wielu z was się nie zgadza z tym, z tą osobą przybraną. Uważacie, że to jest głupota, że 30 osób można było wziąć. Nie, ja po prostu biorę jedną osobę dla swojego bezpieczeństwa. Nie biorę 30 osób, ale jeśli zaszłaby taka potrzeba, to chciałabym, żeby było 30 osób, żebym miała pewność, że nie wyjdę stamtąd z wyrokiem, tylko dlatego, że byłam sama, a funkcjonariuszy było więcej. Tak więc zastanówmy się, bo, bo patologia prawna się szerzy, a my kłócimy się w komentarzach o mało istotne rzeczy, bo nikt nie, nie podnosi tego, że funkcjonariusze nadużyli swojego prawa. E, mnie zamknęli w środku, mojego kolegę zamknęli na zewnątrz e, i nie, nie mieliśmy możliwości ruchu w, żad w żadną stronę. Nie mieliśmy możliwości ruchu. Ja nie mogłam wyjść, on nie mógł wejść. No, tak się nie powinni funkcjonariusze zachowywać, nie powinni prowokować swoją postawą, nie powinni podchodzić blisko do obywateli i prężyć się przed nimi, nie powinni przede wszystkim naruszać w jakiejkolwiek cielesności, czy przepychając, popychając. Nie mają takiej możliwości, dopóki nie podejmują działań. To jest użycie środków przymusu bezpośredniego, bo nie zezwalajmy na to, żeby nas policjant, strażnik miejski, czy ktokolwiek przepychał, przez stawiał i dotykał, bo nie ma do tego prawa. I tak jak widać na tym filmie, wielokrotnie poświadczali pewne rzeczy, a później mówili, że tego nie robili, nie wiedząc chyba, że to jest nagrywane. Jest to przykre, jest to przykre, że, że tak bardzo... Rozeszło się to negatywnie, ponieważ my robimy to społecznie, robimy to dlatego, żeby pokazać, jak bardzo jest zgniły ten system, jak bardzo jest niebezpieczny dla samotnego człowieka. Bo my dzisiaj my byliśmy we dwoje. My możemy to pokazać, mamy media, ale są osoby, które, które są zachukane, które są ściągane na takie przesłuchania, zostają tam same. Przy dwóch, trzech funkcjonariuszach i nie mają możliwości w żaden sposób tego udowodnić, nie mają możliwości w żaden sposób obrony, bo to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, to poświadczy jeden drugiemu, a osoba jest sama. Tak więc my walczymy, my walczymy o to, żeby każdy był z nas równy i żeby funkcjonariusze byli od tego, co mają robić, a nie od tego, żeby nadużywać swojego prawa. I wypowiedź wiceprezydenta Rudy Śląskiej jest tutaj kompletnie nie na miejscu. Wyciął kawałek urywek filmu. Na którym de facto widać, jak funkcjonariusz przepycha kolegę, gdzie nie miał w ogóle żadnej podstawy prawnej go dotykać, bo, bo nie ma czegoś takiego, że funkcjonariusz może dotykać, popychać, przepychać petenta, osobę, tak? No, ale wiceprezydent Rudy Śląskiej, no przecież musi bronić swoich ochraniarzy, pokazał urywek tylko filmu i wydał już wyrok, co jest niestosowne dla kogoś, kto, jest, kto zajmuje tak wysokie stanowisko, powinien być osobą obiektywną, jest niestosownym zachowaniem i wręcz jest karalnym, tak? Wydawanie publicznych osądów. Jak wiemy, dopóki sąd nas nie skaże, jesteśmy wszyscy niewinni. No tutaj wiceprezydent Rudy Śląskiej się nie popisał, również dokonując wykładni prawnej, o której nie miał pojęcia i nie wie, jak tak powiem kolokwialnie, co się z czym je, to chodzi o jego ochronę i ja się założę, że ochrona zaraz po tym zdarzeniu pobiegła, pobiegła do Urzędu Miasta pożalić się, co się wydarzyło, że oni tacy biedni, tak, tacy biedni przyszli, przyszli, ich zaatakowali, tak. No nie wiem, to dla państwa zostaje ocena co się wydarzyło. Jest film, jest cały materiał. Może nasze zachowania, nasze podejmowanie decyzji odnośnie tego, że mamy telefony ze sobą, że chodzimy w dwójkę, może być dla Was dziwne, ale uwierzcie mi, te dwa lata mnie nauczyły tego, że, że jeśli czegoś nie nagrywam albo nie mam osoby ze sobą jakiejkolwiek, to, to jestem na przegranej pozycji. I ja przestrzegam i też polecam zabezpieczać się, bo, bo później będzie płacz i później będą wyroki i później będzie bieganie do różnych mediów, żeby, po, żeby uzyskać pomoc. A wtedy już będzie za późno. Tak więc zabezpieczajmy się, działajmy i nie pozwólmy sobie, żeby takie rzeczy się działy. Przede wszystkim pokazujmy, jak bardzo jest źle w służbach, jak bardzo jest źle w samorządach, jak wygląda to naprawdę. To są osoby, które mają w naszym imieniu robić pewne rzeczy, mają chronić nas, mają chronić pewnych rzeczy, a nie robią tego. Nie robią. Tak jak widzieliśmy, funkcjonariusze Straży Miejskiej w tym przypadku szukali, szukali zaczepki, chcieli, chcieli się wykazać. No to się wykazali. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie i będziemy Was informować o przebiegu tej sprawy. Myślę, że, że my tutaj wyroków nie będziemy wydawać. W naszej ocenie zachowanie funkcjonariuszy było takie, a nie inne, ale my tutaj jesteśmy stroną w tej sprawie i mamy inne inne podejście do niej niż funkcjonariusze. My inaczej ją widzimy, funkcjonariusze ją inaczej widzą. Będziemy musiał sąd zbadać, jak to było naprawdę. Dobrze, że są nagrania, bo jeśli byłoby tylko to nagranie, które było na, które udostępnił e, wiceprezydent Rudy Śląskiej, e, to bylibyśmy pewnie m, w gorszej sytuacji. Ale że mamy nagraną całą sytuację, do tego, jak, jak to się toczyło, jak, się, jak doszło do, tej, do tego całego incydentu ze strony strażników, to myślę, że, że tutaj nie będzie żadnych wątpliwości co do, co do winy. I tak jak mówię, no osoba przybrana funkcjonowała kiedyś, funkcjonuje teraz, kodeks znają, i nie ma przepisu, który mówi o tym, że takiej osoby nie można mieć a jeśli coś w prawie nie jest zabronione to jest dozwolone nie możemy żyć tylko zakazami, nakazami ale też powinniśmy korzystać ze swoich praw a jeśli one nie są zakazane to są dozwolone i też powinniśmy z nich korzystać bo, ja, bo nie powinniśmy kierować się tym tylko co jest napisane w kodeksie że to ci wolno, a tego ci, ci nie wolno tylko jeśli są rzeczy, które są po środku które nie są określone kodeksowo bo nie wszystko jest określone kodeksowo to powinniśmy wiedzieć z których rzeczy możemy korzystać a które są niedozwolone tak więc, jeśli nie jest zabronione posiadanie takiej osoby, a kodeks zna pojęcie takiej osoby i osoba taka funkcjonowała kiedyś, tak więc myślę, że tutaj wątpliwości nie ma, że taka osoba mogła być. Funkcjonariusze mieli też wiele możliwości załatwienia tej sprawy. Nie wiem, mogli nakazać opuszczenie nam budynku, powiedzieć, że nie przeprowadzą przesłuchania, mogli wpuścić. Wpuścić mojego kolegę na korytarz, mogli, nie wiem, zadzwonić na policję się dowiedzieć, mogli zadzwonić do prokuratora się dowiedzieć, mogli w różne sposoby to rozwiązać. Jedynym rozwiązaniem, jakie podjęli, to było przepychanie się przy drzwiach, puszenie się, pokazywanie, kto jest lepszy i większy, aż doprowadziło to do takiego momentu, w którym funkcjonariusz naruszył nietykalność mojego kolegi i, i doprowadził do eskalacji problemu do takiego stopnia, że będzie musiało to trafić do sądu. Tak więc o wszystkich obrońców, którzy w komentarzach tak bardzo negatywnie się wypowiadają o nas, zachęcam do, do podjęcia jakichkolwiek działań. Idźcie, zobaczcie na własnej skórze, jak się, jak się rozmawia z funkcjonariuszem, który, który puszy się i który myśli, że, że, że on jest tutaj najważniejszy. Idźcie zobaczyć, po prostu, podziałać, zobaczcie, jak to wygląda. Ja Wam nie życzę, ja naprawdę tym osobom nie życzę, bo to, to nie o to chodzi. Ale jeśli trafi się taka sytuacja, że kiedyś będziecie potrzebować pomocy, bo okaże się, że, że za zamkniętymi drzwiami pewne rzeczy się wydarzyły i Wy nie jesteście w stanie tego udowodnić, to dopiero wtedy się dowiecie. To jest niestety lekcja życiowa dla ludzi, że jeśli ktoś czegoś nie przeżyje, to nie jest w stanie się tego nauczyć, niestety, bo wiele życiowych sytuacji. Wiele życiowych sytuacji po prostu trzeba przejść, żeby wyciągnąć z tego jakie, jakąś naukę. Miejmy nadzieję, że, że uda nam się dzięki tej walce naprostować tą całą sytuację, pokazać, pokazać jak jest źle, wskazać kierunek naprawy. I mam nadzieję, że za jakiś czas nie będziemy musieli już się obawiać mundurów, nie będziemy musieli się już obawiać tych przesłuchań, że będzie to wszystko na poziomie tak jak powinno to być. Na dzień dzisiejszy nie jest to na poziomie. Ja ze względu na to, że, że wykonuję taką pracę społeczną, dobrowolną, ja obawiam się o swoje, o swoje zdrowie, o swoje bezpieczeństwo i na pewno nie chcę zostawać z funkcjonariuszami sama, bo jest to niebezpieczne. Czas, niestety, tych dwóch lat pokazał, że jest to niebezpieczne i może to doprowadzić do tragedii. Zachęcam do obejrzenia filmu, na pewno się druga część pojawi. Postaram się też te fragmenty, które są ważniejsze, zwolnić, żebyście mogli sobie zobaczyć, kto kogo i gdzie popchnął i gdzie dotknął. No, każdy z Was będzie miał pewnie swoje zdanie, a sąd będzie miał swoje, tak więc zobaczymy, jak sprawa się potoczy. Na pewno będziemy Was informować o tym, jaki wyrok został wydany. Będziemy też pewnie żądać przeprosin publicznych. Tak więc bądźcie na bieżąco, ale miejcie też otwarty umysł i, i, i podchodźcie do pewnych rzeczy, zastanawiając się, zastanawiając się czy, czy tak powinno być, bo jeśli komuś dajemy władzę nad nami, oddajemy jakąś część naszej wolności oczekujemy od nich pewnego zachowania pewnych działań, jeśli oni się z nich nie wywiązują to oni są po prostu do wymiany nie zgadzajmy się na to nie zgadzajmy się na to, żeby każdy nami pomiatał tylko dlatego, że ma mundur albo ma trochę władzy proszę pana, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający wciąga za... pan maseczkę ustami, nie słychać przekazałem, przekazałem. Słabo słychać. Niech pan nie krzyczy, będzie słyszał. No pan, nie wiem, o co się od tych drzwi, co wy tutaj robicie w ogóle. Nic nie robimy. No to wiemy, to wiemy akurat. Półtora metra, to odejdź. No, ale, ale to odejdź, Nie, panu, nie, panu, nie mnie. My... A nie, że wpuszczacie mnie i zagradzacie drogę. Dlaczego tak zrobiliście? Chcieliście mi zrobić jakąś krzywdę, że mnie odłączyliście? Czy ale to już no jest ale, od, no, Dlaczego Pan ale nie dlaczego, od dlaczego dlaczego w ten sposób Oskarża mnie Pani o to, że chce to Pani krzywdę. Bo tak tak Pan odłączył edukację. mnie od kolegi. No to, no to, Jakiś no to, Pan cen miał. O, o to, no to. Stanął Pan w drzwiach, wypnął go i chciał, żebym ja tylko sama była przesłuchiwana. Tak więc ja obawiam się, że mieliście może jakieś, nie wiem, złe zamiary. U, uprzejmie informuję, że nie mieliśmy złych zamiarów. My też. My też uprzejmie informujemy, że nie mieliśmy złych zamiarów. No proszę, ja dam, dam panu czas, niech pan sobie poddycha, pomyśli, co pan chce powiedzieć do mnie. No, nie wiem, chyba niestety musiał. Hmm. Jak pan może, to niech pan doczyta i niech pan wróci, bo wtedy porozmawiamy, dobrze?